Tłumaczone są tajemnice Mszy Świętej. Czwartym turniczku, tak? Czwarta niedziela. Dobrze, kto idzie do kościoła w niedzielę? Danutka. Gdzie sama? Nie, słodycza. Mhm. I podoba jej się msza święta? Nie wiem, się lubi. Lubi się. Kto do niej przychodzi? Korni. Korniczek. I opowiadaj o czym? O, kim? O Panu Jezusie i o Mszy Świętej. Dobra, jesteśmy przy czwartej niedzieli. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma być przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Uważając, by nikt mnie nie zauważył, zakradłam się do salonu. Schowałam się pod stołem. Kiedy nikt nie widział, wbiłam się do góry i sięgnęłam po wazę. Zdobyłam skarb. Podniosłam go wysoko do góry w geście triumfu, a potem ostrożnie odłożyłam na miejsce. Naprawdę bardzo uważałam. Nie chciałam go wspomnieć. Mama była zła. Była wściekła. Przypomniała na mnie, że specjalnie go zdbiłam, że nigdy jej nie słucham i zawsze rozrabiam. Siadamy w ławce i zaraz słychać dźwięk dzwonków. I pieśń na wejście. Bezmyślnie gapię się w sufit i rozmyślam o tym wazonie. Jest mi smutno, że go stłukłam. Bardzo smutno. Ale jest mi też przykro, bo przecież nie zrobiłam tego specjalnie. To nieprawda, że zawsze jestem niegrzeczna. Przecież się tak staram. O czym tak rozmyślasz, Dorotko? Prawie byś się spóźnili na mszę świętą. Słyszę obok siebie piskliwy głosik. Oj, Korniku! Tyle złego się wydarzyło. Stłukłam ulubiony wazon mamy. Niechcący. Jest mi bardzo przykro. A mama teraz uważa, że jestem niegrzeczna. Że zrobiłam to specjalnie. Że się nim bawiłam. Jakbym mogła cofnąć czas, to nigdy w życiu bym go nawet nie dotknęła. Wsłuchuję się w monotonny głos wierny, który niesie się echem po świątyni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ta modlitwa, odzywa się Kornik, jest nazywana spowiedzią powszechną. Opowiadałem ci już o tym, jak wielki cud dzieje się w momencie przeistoczenia. Mówiłem ci też o tym, jak wielkie łaski doświadczamy wszystkich wydarzenia i mogąc przyjąć Boga do swojego serca. Oraz o tym, że przyjmując go wolnie, możemy doświadczyć wielkiego błogosławieństwa. Jeśli to już wiesz, to zdajesz sobie pewnie sprawę, że powaga i wielkość tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, wymaga, by nie przychodzić do ołtarza pańskiego od tak, z ulicy, bez wcześniejszego przygotowania. Dobra, to co powiesz o lekturze Kornika? Co opowiesz o tej książce? Mi się podoba i się wie. I się nie nudzisz? Ale trochę niektóre zdania są trudne, co? Skomplikowane. Nie. Nie? Tak mi się wydawało. Coś brakuje tej książeczce, co byś chciała dodać? Obrazki. Obrazki, nie, mało obrazków. Obrazków nie ma. No, nie, trochę są. Są obrazki, ale malutko, Aurelka lubi. Pokażcie taki typowy obrazek, są chyba czarno-białe, co? Czarno-białe są, tak, Aurelka lubi kolorowe obrazki śledzić. Okej. Okay. To wygląda. Zawsze można pokolorować. Ale bardzo, bardzo ciekawa seria. Jesteśmy ciekawi też innych książeczek tej autorki. Emilia Litwinko. Ma kilka książek. A co było mamo? Tą wybraliśmy, żeby się przygotować do wczesnej Komunii Świętej, ponieważ tłumaczone są tajemnice Mszy Świętej. Okej, czyli co, oprócz obrazków, Aurelko, coś jeszcze w tej książeczce? Kornik, kornik i kornik. Polubiliśmy korniki, nie?
Nawet znaleźliśmy kilka w kościele na wakacjach. A pomaga ci to zrozumieć, co się dzieje na mszy świętej? Tak, wszystko. Na przemienieniu jesteś bardziej skupiona, to widać. Chcesz coś dodać, Gabuś? To jest dinozaur. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.